Klimat świąt Bożego Narodzenia, jak co roku wprowadzają nas ciasta piernikowe. W tym roku przygotowałam pierniki przekładane konfiturami śliwkowymi, powidłami. Pierniki właśnie w takiej formie, którą możemy pięknie udekorować stół, jak również pierniki, które można cudnie powiesić na choince i bardzo ładnie wyglądają. Proponuję w tym roku kapitalne zawijańce świętokrzyskie. Jest to fajna alternatywa dla sztuczni makowej, ponieważ ma bardzo dużą ilość bakalii, czyli figi, daktyle, rodzynki, migdałki są nieodzowną częścią właściwie tych zawijańców. Pierniczki, które w tym roku przygotowałam na święta Bożego Narodzenia, można je tylko zjeść, ale również pięknie prezentują się jako ozdoba choinkowa, ponieważ możemy sobie powiesić je na choineczce, mają różne kształty reniferków, gwiazdek, choinek. Jest również niespodzianka dla dzieci, ponieważ mogą być w formie Angry Birdsów albo kolorowych, fantazyjnych pajacyków. Serdecznie polecam, są taką miłą niespodzianką i smacznym akcentem. Torty, które w tym roku cieszą się ogromnym powodzeniem, mają motywy jak najbardziej świąt Bożego Narodzenia, czyli są to renifery, mikołaje i takie też torciki w tym roku przygotowałam. Do tego wykonujemy ręcznie mnóstwo fantastycznych ozdób marcepanowych. Wszystko jest wykonywane ręcznie, można sobie właśnie tutaj zamówić. Wszystkie ciasta, które przygotowuję u siebie w cukierni, przede wszystkim są ciastami naturalnymi, nie zawierają chemii, co jest bardzo istotne, ponieważ w tym obecnym świecie ta chemia otacza nas wszędzie, jest w żywności. Także tutaj staram się duży nacisk kłaść właśnie na jakość swoich produktów, żeby to wszystko było świeże, żeby było po prostu jak najlepsze. Jak co roku staram się zaskoczyć swoich klientów jakąś nową, fajną rzeźbą, którą przygotowuję. W zeszłym roku był to duży, metrowy Mikołaj w konwersach, a w tym roku przygotowałam dla moich najmniejszych, cudnych klientów renifera, który jest zrobiony z marcepanu. Chciałam zaznaczyć, że taki renifer jest absolutnie całkowicie jadalny, ma wszystkie elementy jadalne, bardzo pracochłonny, ma elementy, które ruszają się, czyli są ruchome, jest ruchomy. Serdecznie Państwa zapraszam na degustację ciast świątecznych, która odbędzie się w cukierni Świat Słodyczy na Paderewskiego 34. Będzie można porozmawiać, spróbować. Bardzo zapraszam. W dniach 23 i 24 grudnia. Iwona Wójcik. Polecam. Thank you.